give you freedom and more. Dobry wieczór, dobry wieczór. Państwo. Gameplay z Path of Exile 2, taki krótki gameplay, czy widziałem? To trudno to nazwać gameplayem, nie? Jakiś taki oskryptowany fragmencik, ale oczywiście mam nadzieję, że Path of Exile 2 będzie super. Wiecie, ile zakładek można mieć w skrzyneczce? Tylko 4? Nie można więcej niż 4? To mało w sumie. Kolejne skrzyneczki w DLC, to tak jak w Path of Exile, swoją drogą. Odnośnie Path of Exile, jak każdy szanujący się gracz i miłośnik hack and slashy, to czekam na nowe informacje. Oczywiście, że sobie obejrzymy ten kon, w sensie tę ich akcję związaną z Path of Exile. Kiedy to będzie? Już lada moment, nie? ExileCon się nazywa to, tak? No na pewno sobie obejrzymy, bo jestem bardzo ciekaw Path of Exile. Trochę grałem w Path of Exile i bawiłem się wyśmienicie. No teraz nie wyobrażam sobie wracać do pierwszej części i ogarniać to wszystko od nowa. Mam też nadzieję, że ludzie z... Pamiętacie, jak się nazywa firma? Coś Gear? Wyobrażacie sobie sytuację, że oni... Nie Gearbox. Wiedziałem, że jak powiem Gear coś tam, to ktoś zaraz napisze Gearbox. Grinding Gears. Grinding Gear. No, mam nadzieję, że oni też się czegoś nauczą od ludków z Blizzarda. Bo to jest... Dużo fajnych rzeczy w Diablo się wydarzyło. Grinding Gear Games, tak żebyśmy już byli super dokładni. Czy mam ulubione gry symulatory, czy to nie mój gatunek? Gunship 2000, mówi ci coś ten tytuł? No, setki godzin spędziłem przy tej grze. No, jeszcze za czasów Amigi. Może setki to przesadzam, nie, setki nie, ale... Od tego czasu żaden symulator mnie tak nie bawił. Którą Amigę miałem? Amigę 500 miałem. Jedyna sensowna, w sensie wiadomo, że tam chyba 1200 była kolejna. 500 to był najbardziej popularny model. Szkoda, że im się to tak posypało, bo to była fajna maszyna do grania. Po Atari 65XE i po Commodore 64, no nic lepszego nie wyszło. Jak oni zmarnowali ten potencjał, powiedzcie mi? Jak to się wydarzyło? Wszystko mieli chyba w garści wtedy. Nie wiem, nie przyglądałem się wtedy marketingowi tak bardzo związanemu z grami, ale... Commodore w ogóle. Zaczęła się era PC-tów. Tak, to prawda. Pamiętam, że były takie dyskusje PC czy Amiga. I wszyscy mówili, którzy mieli Amigę, że PC to jest komputer biurowy, a nie jakieś do grania. No, ale się okazało, że PC się kurde wybronił. Głupio trochę, że nie przetrwało to. Ostatnio chyba trochę było narzekań na ten Summer Game Fest, a mi się podobało. W sensie, dobrze, ja mówiłem wczoraj, jak kończyłem ten, że się doskonale bawiłem na streamie, po prostu. Że fajnie się siedziało, państwo byli tacy sympatyczni. Miło było. No, myślę, że na pewno obejrzymy z pewną przyjemnością Microsoft Showcase. Wczoraj publiczność była z kijem w dupie? Nie, no tak trochę śmieszkowałem. Tak, to prawda, oburzali się. Wczoraj moi widzowie, znaczy chyba nie byli moi widzowie, ale obrażali się na wszystko. Śmieszkowałem z Nicolasa Cage'a, obrażali się. Mówiłem, że Jeff Cayley ma wystający tatusiowy brzuszek, też się oburzali. Mówię, Boże drogi, co się wydarzyło tutaj? To było zaskakujące dla mnie. Czy Ubisoft będę streamować? Tak. Nawet chyba z Ubisoftem troszkę rozmawiałem o tym. Musimy się opierać tego typu zachowaniom na polskich streamach i YouTubach. I w ogóle należy się opierać tego typu zachowaniom, że ludzie się obrażają w imieniu innych. To jest amerykańska moda, która jest pożałowania godna. I mam nadzieję, że u nas się ona nie utrwali. Jak nie będziemy na to zwracać uwagi, to się utrwali, kurde. Nie lubię tego. Takiego podejścia. Czy włosy na jajkach? Na jajach? Też siwieją z wiekiem. Czemu matki nie zapytasz o to? Nie rozumiem, po co do mnie to pytanie. Zapytasz czemu matki, a nie ojca? No bo jest szansa, że twoja matka widziała więcej jaj niż twój ojciec. Ale pewności nie ma, nie? No ładnie rok, gwiazd na rodziców. A czy ja to winę, że on jest taki, jaki jest? Myślisz, że sam się taki zrobił? Gwiazd na rodziców jest jak najbardziej trafiony w takich sytuacjach. Tylko i wyłącznie oni ponoszą winę za to, że wyrósł po prostu na... Żarty są, ja tego nie traktuję serio. Nie sądzę, żeby tak było, że teraz pobiegł do matki i się wypłakać albo zapytać, o co chodzi z tymi jajami, no. To byłbym w szoku ciężkim. Ej, Rok, pytałem mamy i mówi, że nie ma pojęcia. Jest też tak, no zadajesz głupie pytania. Nie powinieneś się gniewać, że dostaniesz głupią odpowiedź, nie? Ile czasu mi zajęło skończenie gry? Tak myślę, że z 50 godzin, tylko ja błądziłem bardzo mocno po tym świecie gry. To nie jest tak, że ja zmierzałem prosto do celu. Podejrzewam, że jeżeli ktoś raczej próbuje to zrobić na szybko, no to tam jest 12 godzin. Czy mam ulubioną klasę? Chyba druid. Druid jest ulubiony, ale trochę się z nim męczyłem przez jakiś czas. No ale potem znalazłem odpowiednie aspekty i nagle zabawa po prostu z takiej przeciętnej zrobiła się niesamowita. Czy nie nudzi się po ukończeniu? No wiesz co, to jest... Wiesz, to tak... No masz 5 klas.
teoretycznie maksujesz te 5 klas, przynajmniej robisz do 50 poziomu. Jak już masz te wszystkie postacie na 50 poziomie, no to wtedy zaczynasz badać endgame tak naprawdę i... Szkoda, że nie ma jak w Diablo 3, że po 50 levelujesz konto, że nie ma tych paragonów. No w tej chwili są mastery, ale wydaje mi się, że Blizzard dorzuci jakieś paragony. Tylko, że tu jest taka konstrukcja gry, wiesz jak... No tu jest tak, że w każdym sezonie w zasadzie resetujesz, robisz postać od nowa, więc te paragony chyba tracą na znaczeniu. No jestem bardzo ciekaw, jak zrobią w tym sezonie, bo chyba ktoś o tym mówił i są ludzie, którzy się znają na tym. Czy będzie trzeba znowu kapliczki znaleźć, trzeba będzie znowu kampanię skończyć? Raczej nie sądzę, zwłaszcza nie sądzę w kwestii tego ostatniego, ale... Tylko po Renown, bonusy mają zostać. A, no to Renown to się tak trochę chyba robi automatycznie, wykonując questy poboczne, nie? Czyli zakładam, że kapliczki Lilith też zostaną raczej. I cały czas mocno mam nadzieję, że zaznaczone, że odkryte kapliczki pokażą na mapach osób, znaczy postaci, które jeszcze nie odkryły kapliczek. By tę myśl dokończyć taką nieskładną, którą powiedziałem, że bardzo bym chciał na postaciach mieć zaznaczone wszystkie kapliczki, które znalazłem, bo to, kurde, szukanie igły w stogu siana czasami jest, kiedy chcesz znaleźć kapliczkę, której żeś wcześniej nie widział. Ej, polecam Państwu rzucić sobie okiem na moje odcinki Diablo 4 na YouTubie. Nawet sam sobie dzisiaj swój własny odcinek słuchałem na spacerze i dobrze się bawiłem. To mi się nie zdarza tak często. Egotop? O, ja zrobiłem przecież tych filmów na YouTubie z 10 tysięcy. Jak od czasu do czasu jeden z moich filmów pochwalę, to przecież nic złego, nie? Ciekawe, czy są wśród Twoich widzów ludzie, którzy nie przegapili żadnego filmiku z tych 10 tysięcy. No co, ty nie ma szans w ogóle. Nie ma szansy, żeby byli tacy, którzy obejrzeli wszystkie. Nie ma opcji takiej. To by życia nie starczyło. Był taki czas, że ja produkowałem lepiej niż Netflix. No dobra, częściej, bo lepiej to wiadomo. Czy pamiętam kiedy każdy odcinek, który nagrałem? Ja myślę, że są takie odcinki, o których nie mam zielonego pojęcia, że je nagrałem. Żebym dzisiaj oglądał i mówiłbym, ej, ja nagrałem coś takiego w ogóle? Czy są filmy, które chciałbym zapomnieć, że nagrałem? Nie, no to wszystko nas kształtuje trochę. Nie ma co się wstydzić przeszłości. Najgorsze rzeczy nawet, które nagrywałem, to nie były jakieś tam wredne, takie, których nie wstydzę się tego, co robiłem. W najgorszym wypadku to, co robiłem, mogło być głupiutkie od czasu do czasu. No ale trudno nagrać 10 tysięcy filmów i nie zrobić od czasu do czasu czegoś głupiego, nie? Wydaje mi się, że mi się udało wredności uniknąć, ale też mogę być w błędzie. Najlepsza seria na moim kanale? Na obu Wiedźmin 3. Z takich ja bardzo cenię gamingowe rzeczy. Pierwsza seria z Wiedźmina 3 była spoko i druga jest inna i też jest spoko. Lubię ją. Tak patrzę sobie na te postępy w regionie, na tą reputację, czy tam sławę, i mam poczucie, że jeżeli na przykład w Strzaskanych Szczytach robię questy i już nie mogę więcej reputacji tam zdobywać, to co, to ta reputacja się marnuje? Czy potem jak przejdę na koszmar, to automatycznie ona się uaktywni? Kurde, tu każdą klasą grasz, to masz taką frajdę. To jest niesamowite. Niedawno napisałem, że 300 zł to za dużo, jak na tę produkcję. Pograłem więcej i podtrzymuję zdanie, tylko fabuła się tu wyróżnia. Aczkolwiek widzę, że może się ludziom przyjemnie grać, ale w Torchlighty też się przyjemnie grało, a były tanie. A, no wiesz co, produkt jest wart tyle, ile sprzedający sobie za niego życzy, z reguły. Powiedziałbym, że fabuła to jest najsłabsza część, że fabuła to jest najsłabsza rzecz w Diablo 4. To nie znaczy, że jest słaba, nie? Ale są inne rzeczy, które są cenne dla graczy, bawiących się w hack and slash'e. Ale to mamy prawo do różnych opinii, nie? Fabuła nie jest zła. Ja nie chcę powiedzieć, że fabuła jest zła. Rzecz w tym, że to nie jest to, co się wyróżnia tutaj najbardziej. Produkt jest wart tyle, ile ludzie są w stanie za niego zapłacić? No to może celniejsza jest wasza uwaga. Ale to mniej więcej chyba oznacza to samo, nie? Nie, raczej trzymałbym się, że produkt jest wart tyle, ile kupujący sobie za niego życzy. Ewentualnie nie sprzeda nikomu nic, nie? Bo nikt nie będzie chciał za to zapłacić, ale jak zwał, tak zwał. Czy młodsze pokolenie może się dobrze bawić przy starym kontencie? Trochę zależy, co masz na myśli, nie? Bo chodzi ci o gry, czy na przykład filmy na YouTubie? Myślę, że to jest kwestia gustu, no. To jest też tak, że przyjmijmy, że to jest szersze zagadnienie, ten content, o którym wspominasz. Na przykład, czy starsze filmy, czy stare filmy, takie sprzed 20 lat, mogą dzisiaj ludzi zainteresować? Być może. Ale trudniej się ogląda, nawet mi. Były filmy, które bardzo lubiłem w przeszłości i dzisiaj próbuję je oglądać i już widzę, że one są takie przestarzałe. Nasze potrzeby bardzo mocno się zmieniają i... Powiedziałbym, że kino bardzo się rozwinęło przez ostatnie parę lat. Zmieniło się bardzo.
Może na plus, może na minus. Muzyka jest dosyć uniwersalna, trzeba powiedzieć. Według mnie książki, muzyka i filmy są uniwersalne, ale co do gier to może być ciężko. Wydaje mi się, że filmy też nie są uniwersalne. Że każde pokolenie ma specyficzne potrzeby, jeżeli chodzi o odbiór filmów. Książki, i zgadzam się, że książki i muzyka są uniwersalne. Filmy są mniej uniwersalne, a gry już są najmniej uniwersalne. Oczywiście to jest też kwestia gustu, bo będą koneserzy zawsze, którzy będą lubili rzeczy stare i będą tam się w tym dobrze odnajdywali, będą dobrze się z tym czuli, ale generalnie raczej bym się trzymał tej zasady, że gry starzeją się najszybciej, filmy starzeją się odrobinę wolniej, muzyka się nie starzeje w ogóle, i książki też się nie starzeją, ale też, kurde, różnie to z tymi książkami może być, nie? Może książki też mogą zawierać przestarzałe przemyślenia. Już dzisiaj są takie akcje, że się książki wydaje w poprawionej formie, bo tematy tam podejmowane są, mogą być kłopotliwe dla aktualnego pokolenia. Więc może wszystko się zmienia. Tylko niektóre rzeczy szybciej, inne wolniej. To jest jedna z dziwniejszych rzeczy, jaka się przytrafia aktualnie, że zmieniają treść książki, ponieważ dzisiaj inaczej patrzymy na rzeczywistość. To mi się w ogóle nie podoba. To jest szkodliwe chyba. Nawet jeżeli kiedyś pisarz miał krzywdzące opinie na temat ludzi, na temat rasy czy coś. Umiejętności główne zadają dodatkowo 8% obrażeń za każdego aktywnego kompana. O, to ciekawe. To może być podzwierzyniec jakiś taki. Można kiedyś spróbować. Ja to ci zazdroszczę, że żyłeś w tych czasach, jak grunge powstawał i byłeś na bieżąco z muzyką. Mega bym się chciał cofnąć w czasie, by przeżyć to samo. No to tak, to przyznam, że miałem szczęście, jeżeli chodzi... Znaczy szczęście. Ale no ta muzyka dużo dla mnie znaczyła. Ona powstawała wtedy praktycznie na bieżąco i... To było spoko. Filmy były kiedyś stereotypowe? Jak dzisiaj patrzę na stereotypowe, to może to dobre stwierdzenie. Filmy zakłamywały rzeczywistość i dzisiaj też zakłamują rzeczywistość. Najwyraźniej to widać w przypadku amerykańskich seriali o Ameryce. Że rzeczywistość, która jest przedstawiana w serialach amerykańskich, nijak się ma do amerykańskiej rzeczywistości. Jak sobie obejrzysz serial, który został zrealizowany w San Francisco i potem pojedziesz do San Francisco, to zobaczysz zupełnie dwa inne światy. Jest to... Dziwne dosyć. Wiecie, też jakby w kwestii muzyki też wydaje mi się, że ona też może się trochę starzeć, że pewne aranżacje utworów, że muzyka też się trochę pozmieniała. Tylko że kiedyś ta muzyka była mniej mechaniczna, dzisiaj jest dużo muzyki takiej... Bo muzyka to jest matematyka trochę, nie? Pewne określone rzeczy mają jakiś wpływ na nasze ciało, na nasz umysł. Jakby poświęcając trochę czasu, można wykryć, jaka muzyka wywołuje konkretne reakcje. I trochę to jest nadużywane, zwłaszcza w popkulturze. Ale jest jak jest. Czemu filmy dla wspierających na YouTubie nie działają w tle na telefonie? To coś z YouTubem jest nie tak. Ja też mi tego brakuje, bo też oglądam... Też wspieram kilka kanałów na YouTubie i też nie mogę ich filmów oglądać w tle tak długo, jak są dla wspierających. A to wspieranie jest beta. I, no bo fajnie sobie odpalić właśnie te z Diablo filmiki w tle i posłuchać. I wiem, że tak jest. Chciałbym móc to zmienić, ale to nie ode mnie zależy. Niestety. Lubicie państwo filmy o muzyce? Czasami lubię. Chyba pewnie zależy od muzyki, nie? Na przykład podobał mi się film o Queen, mimo że raczej w kategorii filmów nie jest oceniany przesadnie dobrze. Sound of Metal chyba nie oglądałem. Jest o perkusiście, który zaczyna tracić słuch. O Jezu, to musi być przykra sprawa. Jest taki jeden... Begin Again z Keirą Knightley. Bardzo fajna muzyczka tam jest. To takie popowe bardziej i taka historyjka, powiedziałbym. Taka komedia romantyczna trochę. Ale bardzo, bardzo przyjemnie się słucha. Tak wieczorkiem, żeby do spania. Myślę, że super sprawa. Fajnie, jakby zrobili film o Nirwanie i o Kurcie Cobainie. O kurde. To nie byłaby prosta historia. No, Cobain był ponadczasowy. Do dzisiaj się to ogląda. Znaczy, do dzisiaj się słucha tej muzyki i... Chyba takiej muzyki, jak on robił, to nikt nigdy wcześniej i później. Coś w tym jest niezwykłego. Oczywiście Dave Grohl, który też był w Nirwanie, też jest świetnym muzykiem. I Foo Fighters to jest świetny zespół. Nieźle się jakoś tak zgrali razem. Ale coś takiego było w głosie Kurta Cobaina. Jakaś taka cudowna nienawiść wobec samego siebie. Teraz co Foo Fighters gra? Rocka takiego klasycznego? To fajna kapela jest. Spośród takich muzyków, którzy się wywodzą trochę z grunge'u, to oni bardzo dobrze się trzymają. Powiedziałbym, że Red Hot Chili Peppers też sobie radzą nieźle. Pearl Jam nadal działa nieźle. Najbardziej to mi żal Chrisa Cornella,
jaką grę bym zapomniał, żeby móc doświadczyć jej od nowa? Zrozumiałem twoje pytanie, mimo siermiężnej polszczyzny, o której wspominasz. Powiedziałbym, że o żadnej grze nie chciałbym zapomnieć. Właśnie gry, które pamiętam, gra mi się w nie najlepiej. Nie chcę zapominać gier już teraz. Kiedyś jak byłem młodszy, to może, a teraz to tak super komfortowo. Im jesteś starszy i to jest coś, z czym trzeba bardzo walczyć, tym trudniej ci opanować nowe umiejętności, nowe gry. I ja już czuję to, niestety. I to jest trochę słabo. Nie chcę się uczyć nowych mechanik i... Bo czasami sobie kupię jakąś grę na Steamie, jakiś indyk, który jest oceniany tam na 96%. Mówię, kurde, bo jakaś wymiata ta gra. I tak posiedzę przy tej grze, mówię, nie, fuck. Nie chce mi się tego wszystkiego uczyć. Bzdura, to bardziej wynika z braku chęci, a nie wieku? Czekaj. To znaczy co, zakładasz, że się mylę, czy że kłamie, co? W obu przypadkach to takie. Zgadza się, że wynika to z braku chęci, ale ten brak chęci jest większy, jak się jest starszym, niż jak się jest młodszym. Krótko mówiąc, jak byłem młody, to tego braku chęci nie dostrzegałem. Teraz, jak jestem starszy, to... No właśnie. To jakbyś, wiesz, to tak jak z seksem, nie? Jak jesteś starszy, to masz mniejsze zapotrzebowania i mógłbyś powiedzieć, że to nie wynika z wieku, tylko z braku zapotrzebowań. Jedno z drugim się łączy. Bardzo. No nie chce mi się uczyć nowych gier, bo jestem stary i nudny. Ale podejmuję tę próbę. Regularnie. Nie poddaję się łatwo. To nie jest tak, że na każdej klasie jest ten sam gameplay, te same misje i tym podobne? Czy to nie jest monotonne? Nie. Gameplay jest inny za każdym razem. Nawet w obrębie jednej klasy gameplay potrafi być bardzo zróżnicowany. Misje są te same, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć dodatkowy powód, żeby iść w świat i polować na potwory. Ranga świata im wyższa, tym lepsza. Powiedziałbym, że to jest akurat kwestia dyskusyjna. Jest im wyższa ranga, tym trudniejszy świat jest, o tak. Nie, no to teraz kwestia tego, co ty lubisz. Czy lubisz łatwo, czy lubisz... Jak lubisz ciężko, no to wiadomo, że im wyżej, tym lepiej. A jak lubisz łatwo, to im wyżej, tym gorzej. Czy procent dropu się nie zmienia? Chyba nie. Procent dropu raczej się nie zmienia. Ewentualnie zmienia się... To, co się zmienia, to jakość przedmiotów. Im wyższy poziom, tym lepsze przedmioty. Co mi się dzisiaj Polaków w pracy przewinęło, to mahabanie. Tak? Ja pamiętam, co prawda to nie Islandia, ale jak byłem w Bergen, to dużo ludzi pracowało w hotelu z Polski. W Norwegii. I wydawało mi się, że to fajnie, tak. A potem się dowiedziałem, że Norwegowie to tak nie do końca są sympatyczni dla Polaków. I pomyślałem, że to kicha straszna, że tak jest. Ale miło było spotkać Polaków w Bergen, pracujących tam. Ale też wybierasz się z takim przekonaniem, za granicę jedziesz, mówisz, o kurde, no wreszcie będę mógł sobie trochę języka angielskiego poużywać, bo rzadko mam okazję i coś tam mówisz po angielsku, a gościówka do ciebie, a wy nie jesteście czasem z Polski? No jesteśmy, jakbym chciał sobie po polsku pogadać, to bym sobie w Polsce siedział, no. Ale to nie wypada mówić po angielsku do rodaka. Ale na dziwnych imprezach byłem. Byłem na imprezach za granicą, gdzie była jakaś grupa Polaków i oni normalnie w tłumie ludzi gdzieś tam siedzą tam dookoła, rozmawiamy sobie o różnych rzeczach i nagle część ludzi zaczyna mówić po polsku, a wszyscy siedzą dookoła i patrzą i nie wiedzą, co się dzieje. To tak chyba nieładnie, nie? Zbaraniałem. Tak jakby nigdy nic. No tak, ja trochę się odnoszę do tej książki o Polakach mieszkających w Norwegii. Szokujące to dla mnie było, bo kiedy się myśli o krajach skandynawskich, to się często jednak myśli o tym, że to jest, że cywilizacyjnie to oni są spoko, a tymczasem tak trochę niesmacznie. Ja w ogóle wydaje mi się, że Norwegowie mają tak wysokie mniemanie o swoim kulturowym rozwoju, że nawet nie zwracali uwagi na to, że mają takich rasistowskich zachowań pełno. W UK Polacy traktory pokradli i na Podlasiu znaleźli, więc może ze złodziejstwa nas tak nie lubią? Nie, come on. W Norwegii Polacy nie byli lubiani, bo... Znaczy nie byli lubiani, może nie byli szanowani, może też nie jest to, może to jest za dużo powiedziane, ale to wynikało z tego, że najgorsze roboty brali za niewielkie pieniądze. Chyba. Takie jest przynajmniej założenie. To ostatecznie to trochę zgadywanka z mojej strony. Na imigrantów zawsze się trochę patrzy gorzej i tak pewnie jest w Polsce i tak pewnie jest za granicą. Więc trzeba się z tym pogodzić, że jak jesteś gdzieś za granicą, to będą na ciebie patrzyli trochę gorzej. No w Ameryce jest to tak trochę znormalizowane, bo jest tyle różnych grup imigrantów, że trochę traci to na znaczeniu. Ale w większości krajów europejskich, no to jednak się trochę patrzy z góry. To niedobrze oczywiście, no ale... Jest jak jest. Żeśmy dużo rozmawiali o tych rzeczach i to tak... Trzeba się pogodzić z tym. Cywilizacyjnie wywodzą się od wikingów, czyli bandytów, złodziei. No wiesz, po pierwsze nie trzymałbym się tego. Wikingowie to od rolników się wywodzili. To, że w takich krajach jak Norwegia, powiedzmy, tam Szwecja,
było, tam jest mało obszarów takich do uprawy i moment, w którym wymyślili, to nie są moje teorie, to z książki jakieś, że moment, w którym wymyślono rolnictwo tam, nagle się okazało, że tereny rolnicze bardzo szybko się skończyły i trzeba było szukać innego zajęcia. Trochę do tych grabieży ich geografia zmusiła, ale to się nie znam na wikingach tak bardzo. Zresztą w kwestii wikingów jest strasznie dużo przekłamań, bo seriali dużo powstaje, tam jest dużo romantyzmu w tym całym wikingowaniu. I czasami sam nie wiem, która wiedza, jaką posiadam, jest historyczna, a która jest bardziej z oglądania seriali. Ale to nie ma co za bardzo. No, każdy naród ma swoje. Nie ma co liczyć na to, że są jakieś narody, które są tylko dobre rzeczy robiły w swojej historii. Chodzi mi tylko, że w tych kategoriach ani nie jesteśmy lepsi Polacy, ani nie jesteśmy gorsi. Też popełnialiśmy błędy w historii różne. I tak samo inne narody. Kiedy Polska wybiła komuś wojnę, bo nie pamiętam, to jest... Chyba żeśmy zrobili jeden taki... Ja też... To jest w ogóle ciekawe, bo jeżeli chodzi o historię, której powinniśmy się troszkę wstydzić, to mało się o niej w szkole mówi. Ja nie pamiętam z lekcji historii, ale wydaje mi się, że żeśmy kiedyś wjechali do Czechów, ale tu nie jestem odpowiednio wyedukowany w tej kwestii. Zaolzie, zrobiliśmy chamstwo Czechom. Wprawdzie oni zrobili dokładnie to samo chamstwo 20 lat wcześniej. Być może, no. Czesi mi się jakoś nie wydawali nigdy przesadnie agresywni, ale to może taka jest polska perspektywa trochę, bo jak się ma takich sąsiadów jak Niemcy i Ruscy, to Czesi się wydają jak anioły, nie? 11 grudnia 1941 roku polski rząd wypowiedział wojnę Japonii. Kraj kwitnącej wiśni był, jak się okazało, jedynym państwem, któremu Polska wyciała wojnę w XX wieku. To taki chyba gest, taki bardziej, nie? Bo do Japonii dosyć daleko. Japonia się nie zgodziła na to wypowiedzenie wojny. Kurde, szkoda, że z Niemcami nie mogliśmy tego zrobić. W sensie... odmówić przyjęcia. Tyle, że Niemcy nie wypowiedziały wojny. No nie, no jakby... Okej. Okay. Z różnych innych powodów to nie miało znaczenia. Gdyby nawet Niemcy wypowiedziały nam wojnę, no to jakbyśmy powiedzieli, nie zgadzamy się na to, cokolwiek by to zmieniło. Fajny był serial Człowiek w wysokim zamku. A, internetowa wersja historii. Ale słyszałem też, że tam trochę kuleją efekty specjalne. Na podstawie powieści książki Dicka? O, spoko. Książki Dicka są dosyć trudne. Muszę przyznać, że wolę filmy na podstawie książek Dicka. Ale to też byłem bardzo młody, jak próbowałem czytać Dicka. Trzy stygmaty Palmera Eldrichta. Do dzisiaj pamiętam tę książkę i do dzisiaj pamiętam, że w ogóle nie rozumiem, o co w niej chodzi. Co było dosyć upokarzające. Mnie tata namawiał na Dicka. Kurde, mam nadzieję, że chodziło o książkę, serio. Ej. Jakbym miał wybrać teraz najlepsze MMO, to co by to było? Elder Scrolls Online. Trochę ma przestarzałą grafikę, muszę przyznać, ale dla mnie to jest rewelacja, Elder Scrolls Online. Dla mnie najcenniejsza rzecz, jaka w tej grze jest, to to, że stary content jest nadal aktualny. To jest rewelacyjna sprawa. Nie warto grać bez subskrypcji w to? No, to prawda. No to tak jak WoWa, też nie warto grać bez subskrypcji. Whoopi Goldberg żali się, że kupiła Diablo i nie może odpalić na Macu. Mówisz serio? Dzisiaj nie wiadomo, wszystko jest możliwe dzisiaj. No to tak, no to jest wina Tima Cooka. Mac zupełnie spokojnie zawiera podzespoły, które umożliwiałyby odpalanie tych gier, ale nie ułatwiają życia deweloperom. Hej, kwiatuszku. To gdzie jest wędlina? W moim plecaku, zapomniałem wyjąć. Moja córka jest taka cudowna. Opowiadałem o tym, kiedyś żeśmy sobie rozmawiali na temat tego, jak szczęście, chyba przy wybuchające beczki były, nie? Krzyśka Gonciarza. I sobie tam oglądałem i on opowiadał o szczęściu trochę, o tym, jak odczuwamy szczęście. Ja mówiłem wiele razy, że szczęście to nie jest coś, co odczuwamy teraz, tu i teraz i nie potrafimy tego ocenić. Szczęście to jest coś takiego, co patrzysz w przeszłość i mówisz, kurde, wtedy to byłem szczęśliwy. To jest taki jedyny moment, gdzie mogę powiedzieć, że szczęście to jest... Jestem pewny, nie? Bo nie jesteś w stanie tak... Wydaje mi się, że nie jesteś w stanie ocenić tego na bieżąco. Ale jak patrzysz na swoje dziecko, które jest fajne... To jest też, to są takie momenty, że szczęście cię dopada z zaskoczenia. Jedyny moment w życiu dorosłego człowieka, kiedy możesz powiedzieć w pełni, że jesteś szczęśliwy, to wtedy, kiedy widzisz, że twoje dziecko jest szczęśliwe. Nie ma innej takiej historii, że nigdy nie będziesz tak szczęśliwy, jak byłeś za dzieciaka, chyba że masz swoje dzieci. Zresztą oczywiście jest to teoria, z którą nikt się nie musi zgadzać. Kiedy widzisz, że żona jest szczęśliwa? Nie zgodzę się. Czy znalazłeś kiedyś piątaka na chodniku? O kurde, nie znalazłem. Żona to jest, tak nie patrzysz na to, no żona to jest dorosła osoba, która trochę jest odpowiedzialna za swoje własne szczęście i no wiadomo, że czujesz się dobrze, jak żona jest szczęśliwa, nie?
Ale to nie to samo, co jak widzisz dziecko szczęśliwe. Tak mi się coś zdaje. Niekoniecznie muszą być twoje te dzieci, tak? Szczęście małego dziecka jest bardzo uniwersalne. A tak, chyba masz rację, no. Chyba gdzieś to jest wpisane w nasze instynkty takie. Myślę, że dorosły człowiek, rezygnując z posiadania dzieci, robi to dla swojej wygody i uważa, że podejmuje właściwą decyzję. Być może podejmuje, ale myślę, że pozbawia się wielu fascynujących przeżyć i nawet nie wie, że się ich pozbawia. Może i nie wie, ale go to nie boli. Tak, to jest tak, no, to jest dokładnie... To tak, jakbyś dyskutował ze ślepym o kolorach, to wiadomo. No to, że cieszy nas szczęście dzieci, to jest chyba... No to jest ważne, nie? Jakby, bo inaczej byśmy się w ogóle nie decydowali na to, żeby mieć dzieci. Nie byłoby to dobre dla ludzkości. I to też jest taki problem, jak ludzie dorośli są zbyt szczęśliwi, to nie czują tej potrzeby. Być może społeczeństwo, w którym wszystko mamy, nie jest do końca najlepsze. Dzisiaj we Wrocławiu była taka burza, że to masakra. No, to prawda. No, ale dwa razy takie oberwanie chmury było we Wrocławiu, że no, robi wrażenie takie coś. A propos tej wielkiej powodzi stulecia, czy jak ona się tam nazywała, to też jak ta cała powódź jeszcze przed tą powodzią, to też były takie obszerne, znaczy takie potężne opady. Kiedyś jechałem po prostu ulicą, i musiałem się zatrzymać samochodem, bo deszcz padał tak intensywnie, że nie byłem w stanie zobaczyć, gdzie jest ulica. To znaczy po prawej stronie był teoretycznie rów, po lewej stronie był teoretycznie rów, no i była ulica. Wiecie, jak to zwykła ulica gdzieś tam między wsią a miastem, z rowami takimi dookoła. I wody tyle napadało, że nie było widać, gdzie jest ulica, gdzie jest rów. Więc uznałem, że to może dobry moment, żeby się zatrzymać i przeczekać, bo wjadę do rowu nawet bez wątpliwości żadnych. W sensie ja będę miał wątpliwości wjeżdżając do rowu, ale na pewno wjadę. No i to był taki... To było może miesiąc przed tą powodzią? Może tydzień przed powodzią? Tutaj we Wrocławiu? O, była niezła była masakra. W ciągu tych opadów jednorazowych mojemu szwagrowi zalało całą piwnicę, bo on miał taki... Miał piwnicę, że się zjeżdżało w dół do garażu. Jakby, to tak popularny sposób budowania. I mimo, że tego, że całe podwórko miał nachylone, odchylone od domu, można powiedzieć, no że było, cały spadek był skierowany na zewnątrz od domu, to jednak padało tak intensywnie, że cała ta woda z podwórka wlewała mu się do garażu. No tam było wody z półtora metra w tym garażu. Półtora metra to przesadzam, ale tak z 1,20 m. I dzisiaj te opady we Wrocławiu też sobie tak pomyślałem. Kurde, jak ktoś ma garaż i ma źle spadek, to kurde, pewnie ma teraz wodę do odpompowania. Czy długi jest ten ostatni akt? Trochę jest długi i nie ma żadnych sejwów po drodze. Ja robiłem ten akt pół poranka i potem obiad przyszedł i musiałem z obiadu wstawać co 10 minut, żeby ruszyć kontrolerem, żeby mnie nie wywaliło z gry. Więc takie to trochę średnio zabawne było. No tak, głupie to. Powinni to zrobić lepiej. Byłem zapalonym pecetowcem, ale do jakiegoś czasu przerzuciłem się na PS5. Grałem sporo na... No kurde, wy z tymi padami, no. Proszę sobie sprawdzić, no mi się gra wyśmienicie. Nie wierzyłem, że się gra tak dobrze na padzie, dopóki nie zacząłem w Diablo 3 grać na Nintendo Switch. Raczej nie wrócę już do myszki. A tego, jestem bardzo ciekaw, czy dobrze zrobią Path of Exile na pada. Ale raczej zrobią, nie? Ja Elden Ringa chyba grałem na pewno grałem na padzie. Wydaje mi się, że Elden Ring na myszce trochę słabo został zrobiony. Tak ludzie skarżyli się, ja nawet chyba nie sprawdzałem. Czy statystyk założonych, ale nieużywanych broni są cały czas aktywne? Barbarzyńcy. No właśnie też sobie często zadaję to pytanie. Barb z broni bocznych wykorzystuje tylko statystyki, poza ich atakiem. To znaczy wlicza się na przykład zwiększenie szansy na cios krytyczny, czy dodatkowe punkty siły. A to fajnie. To dobrze wiedzieć. No to fajnie, te staty... No to dla barbarzyńcy to jest duży buff, nie? Że te cztery bronie wykorzystują staty. Wiesz, że wyraz kusi został wskazany przez czat Twitcha jako wyraz, którym wychodzisz poza poprawność polityczną, mówiąc wyraz kusi. Może w jakimś konkretnym języku to jest coś, co... Nie wiem. Ciężko za tym nadążyć wszystkim. Myślę, że jesteśmy w takim absurdalnym momencie internetu, że każdy... W pewnym momencie no chyba dojdziemy do takiego miejsca, że praktycznie każdy wyraz będzie budził jakieś negatywne skojarzenia i w rezultacie w ogóle stracimy zdolność komunikowania się w jakikolwiek sposób. Ja wiem, że to dzisiaj brzmi absurdalnie, bo przecież mamy dużo języków i dużo słów różnych,
ale nie mogę się pozbyć wrażenia, że no, to jest może tak też z... Generalnie głupoty sobie uświadamiamy dopiero wtedy, kiedy sięgnie absurdu. To jest wariacja skrótu. Wolę tego nie przeczytać, Darkest, bo nie wiem. Nie wiem, co to znaczy dalej, mi nic to nie mówi. Czy kanapka będzie się negatywnie kojarzyć? No ona ma jakieś konotacje seksualne, nie? Aha, żebyś się zabił, tak? To znaczy? Dobrze rozumiem? Okej. Okay. Czy to jest w ogóle, a propos mięsa w kanapce, myślicie, że to jest w ogóle taka sytuacja w jakikolwiek sposób realna, że osoby, które są... nie jedzą mięsa, mogą się czuć dotknięte o tym, jak ktoś mówi kanapka? W sensie, jakby... bo mówimy o absurdach, ale... czy potrafimy sobie wyobrazić taką wersję rzeczywistości, w której to się przydarzy? Interesująca sprawa. Platforma będzie tracić użytkowników? Ja wydaje mi się, że to nie jest kwestia platformy, że to będzie w ogóle w języku internetowym będą pewne rzeczy zakazane. To nie jest kwestia Twitcha. Raczej Twitch się przystosowuje do zasad. Przez modlitwę będziemy się komunikować? No nie, modlitwa też jest ryzykowną rzeczą, bo to, co dla ciebie jest modlitwą, dla kogoś może być obrazą, nie? Co sądzę o reklamie na YouTubie, że PGE przekazuje pieniądze nam na rachunki? W sensie co? Zakładam, że to jest coś takiego, że reklamy generalnie kłamią, nie? To nie jest coś, co jest dla nas jakąkolwiek niespodzianką, prawda? No więc zdarzają się takie sytuacje, że na przykład rosną ceny w sklepach, a reklama na YouTubie brzmi: dzięki naszym dokonaniom ceny w sklepach maleją, nie? Więc jeżeli żeśmy się przyzwyczaili, że przy produktach spożywczych tego rodzaju ściema jest czymś normalnym, no to w polityce ta sama zasada zaczyna obowiązywać. Bo nie wiem, czy o tym rozmawiamy. Że co? Że reklama grzeszków jest niewłaściwa? No nikt ci nie każe zjadać 100 grzeszków naraz, no. Jeden grzesiek to jest bardzo kulturalny przysmak. Nie przesadzajmy. No to też jest jakiś nadmiar poprawności, że już nie możesz nic powiedzieć: o, zjadłem pysznego cukierka. Szkodzisz mi i moim dzieciom. Twoja deklaracja o smacznym cukierku jest nakłanianiem do przemocy. Czy zjem Grześka na streamie? Wszystkie zjadłem, więc no nie bardzo, ale jakbym sobie kupił, to bym zjadł? Chyba sobie kupię. Może sobie kupię jutro. I też mogę żonie powiedzieć, że no słuchaj, to w ramach współpracy. Czy nie przysłali mi Grześków w ramach współpracy? No nie przysłali, nie. Ale to może i lepiej. Kiedyś, jak żeśmy współpracowali z Żywcem, tą wodę mineralną, czy tam wodę gazowaną, nie, to chyba była, nie wiem jak oni to, trzeba było uważać, co się mówi, bo to w ogóle z marketingiem to jest posrana sytuacja w większości przypadków. Nie wolno było powiedzieć jakiejś tam konkretnej kwestii odnośnie tej wody. Mniejsza z tym. Coś, co normalnie się mówiło o wodzie, ale o tym nie można było tego powiedzieć. Jakieś absurdalne zasady. Tak czy inaczej, mieliśmy dostać trochę tej wody do domu i przyjechali żukiem, nie? Przywieźli kilka palet wody mineralnej do mojego mieszkania na 60 metrów kwadratowych w Wrocławiu. Ja mówię: panie kochany, no ty ja wezmę zgrzewkę tylko, po co mi ja tą wodę? On mówi: nie może mi wydać tylko jednej zgrzewki. Muszę wziąć wszystkie palety. Ja mówię: no jak, przecież ja nie, co ja z tym zrobię, no przecież nie wyrzucę, co mam z tym zrobić? A jeszcze tego dnia mieliśmy nagrywać materiał, w którym ten żywiec jest na stole widoczny, nie? I nie wiem, czy go wtedy nie można było jeszcze kupić, nie pamiętam dokładnie. Jakiś był taki zamęt, że no musiałem mieć tę wodę, ale no nie szło w ogóle nigdzie tego zmieścić. I chyba z 2 godziny trwało dzwonienie do różnych tam prezesów, nieprezesów, do marketingu, żeby mi pozwolili jedną zgrzewkę wziąć. Gościu, kurde, jechał przez pół Polski, żeby mi przywieźć kilka palet wody mineralnej, a ja bezczelnie odmawiam. I Rojowi to samo. Rojowi też przywieźli całą paletę, znaczy kilka palet, tylko on u swojego szwagra w garażu przechowywał. Pewnie do dzisiaj to pije jeszcze. Czy nie można było sąsiadom rozdać? Ja jestem normalny facet i nie będę chodził po ludziach po osiedlu i: przepraszam, rozdaję wodę mineralną. Ludzie są podejrzliwi w takich sytuacjach. Pomyślą: dzisiaj mi da wodę mineralną, a jutro będzie chciał mi, nie wiem, przespać się z moją żoną czy coś. Wiecie jak jest, nie? No właśnie, ludzie pytają: co w tej wodzie, kurde, jest, że on tak ją rozdaje? Pewnie kokaina albo jakieś inne narkotyki.